Witajcie moi drodzy, moi kochani, po jak zawsze zbyt długiej przerwie, zdecydowanie zbyt długiej, ale co robić, życie. Jest kilka tematów do omówienia, do porozmawiania i jak zawsze zastanawiałam się, który dziś temat poruszyć z Wami, ale potem pomyślałam, że jest właściwie jedna kwestia, która spaja wszystkie tematy poruszane aktualnie w przestrzeni publicznej albo niemal wszystkie. I kwestie inflacji w jakimś sensie, i stosunków gospodarczych, i przepisów podatkowych, i stosunku państwa do obywatela, na przykład tego, że od 1 lipca władza będzie nam mogła zaglądać na konta bankowe, pomijając fakt trzymania bata nad głową każdego z obywateli, na przykład takiego, któremu zechce się krytykować rząd i wpadnie na tę niedorzeczną myśl, że mógłby głośno skrytykować rząd. Proszę, jakie piękne narzędzie, żeby mu pogrozić palcem i powiedzieć, żeby lepiej tego nie robił, ale przede wszystkim dostęp do naszych kont bankowych to jest metabaza metadanych. Wiedząc, na co wydajemy pieniądze, gdzie je przelewamy, kto jest naszym posiadaczem współkonta, komu płacimy i za co, jakich transakcji dokonujemy, można dowiedzieć się o nas wszystkiego, jakich kosmetyków używamy, gdzie i kiedy na co się leczymy, do jakich lekarzy chodzimy, w jakich aptekach kupujemy i w niektórych przypadkach jakie lekarstwa, jakie ubrania kupujemy w jakich sklepach, jakie są nasze źródła dochodów, jakie kwoty wydajemy na właśnie na ubrania, na energię, jaki procent naszych wydatków domowych stanowi kultura, a jaki prąd. Proszę Państwa, to jest kopalnia danych. Ale i te tematy, które wymieniłam, i temat Tomasza Lisa, który cały czas jest bardzo popularny i słusznie, i mam nadzieję, że będzie popularny do wyjaśnienia sprawy, i kwestie przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, w którym obśmiał osoby LGBT. Wszystkie te kwestie mają jeden wspólny mianownik i zdałam sobie sprawę z tego mianownika, czytając komentarze w internecie, słuchając też wypowiedzi liderów opinii, czytając różne komentarze liderów opinii, polityków, ale też dziennikarzy. Tym wspólnym tematem, tą wspólną kwestią, którą chcę poruszyć, jest to, w jak chory, spaczony sposób myślimy. Już w tej chwili mogę to powiedzieć jako społeczeństwo. Jak wykoślawiony mamy sposób patrzenia na sprawy, jak dużą tolerancję na przemoc i w jak dużym stopniu sami stosujemy przemoc, na przykład językową, nie zdając sobie z tego sprawy. To jest niebywałe. Ja uświadomiłam sobie, czytając codziennie, bo jestem akurat poza Polską, choć nie do końca nazwałabym to urlopem, bo też pracuję, ale w ogóle cenię sobie bycie zawsze poza Polską, bo to jest taka natychmiastowa zmiana Matrixa. Świetnie jest wyjechać poza Polskę, bo natychmiast zmienia się Matrix, zmienia się otoczenie i natychmiast zmienia się perspektywa, z której się patrzy na rozmaite sprawy, począwszy od tego, co nas w Polsce zaprząta, nie wiem, inflacja, sprzeczki z partnerem, może kłopoty w pracy, może ze zdrowiem, co tam kto ma w swoim życiu. I czasami wystarczy się oddalić od kilkaset kilometrów, czy o 1000, czy 2000 kilometrów, żeby widzieć to wszystko w innym świetle, a sprawy krajowe to już w ogóle. Kiedy oddalamy się, zmieniamy Matrix, zaczynamy żyć w świecie innych ludzi, zaczynamy przesiąkać atmosferą innego kraju, bo każdy kraj ma swoją atmosferę, to natychmiast również na sprawy kraju zaczynamy patrzeć inaczej. Wchodzimy sobie na jakieś portale, czytamy newsy, czytamy komentarze, czytamy te bitwy zajadłe internetowe widzów, słuchaczy pod różnymi wpisami, programami i zdajemy sobie sprawę, no właśnie, różni ludzie zdają sobie sprawę z różnych rzeczy. Z czego ja sobie zdałam sprawę, bo o tym mogę mówić? Ja zdałam sobie sprawę i chyba zawsze to wiedziałam, ale po prostu teraz to nazwałam. W jakim stopniu wykształciła się w nas, a może zawsze była, tylko nie widziałam, tolerancja na przemoc, w jakim stopniu sami stosujemy przemoc wobec innych, nie zdając sobie najprawdopodobniej z tego sprawy, w jakim stopniu mamy chore, spaczone, toksyczne myślenie, z którego, jak to najczęściej bywa, też nie zdajemy sobie sprawy. No, Kisiel mawiał, że gdyby głupiec wiedział, że jest głupcem, to musiałby przestać nim być, stąd logiczny wniosek, że każdy głupek uważa się za mądrego. I parafrazując Kisiela, mogę powiedzieć, że
gdyby człowiek, który myśli w spaczony, chory sposób, wiedział, że tak myśli, to musiałby natychmiast przestać to robić. Stąd wniosek, że większość ludzi myślących, postępujących w spaczony, chory, niedobry, nienormalny sposób nie zdaje sobie z tego sprawy. Uważa, że z nimi jest wszystko w porządku. Przemoc nasza codzienna wyraża się w rzeczach bardzo wielu, w setkach rzeczy, być może w tysiącach. Począwszy od takich, których uważamy za najbłahsze, po najgłębsze, największe, najtrudniejsze rzeczy. Chociaż tu od razu uczynię zastrzeżenie, że ja uważam, że nie ma błahych przejawów przemocy. To znaczy uważam, że zarówno stosowanie małej tak zwanej przemocy, małych aktów przemocy w rodzaju powiedzenia komuś w przestrzeni publicznej, tak jak marszałek Terlecki to często czyni, że czy ktoś jest tam jakimś lizusem, czy durniem, czy to jest tego typu słownictwo, buduje przemoc, jak i duże rzeczy. Bo moim zdaniem zasada zera tolerancji dla przemocy i piętnowania jej w każdym wymiarze tylko może doprowadzić nas do życia w świecie, w którym człowiek szanuje człowieka, do życia w społeczeństwie, w którym naprawdę liczą się normy i zasady. No dobrze, i co patrzę widząc z daleka? I co mnie przeraża? I zdaję sobie sprawę, że problemem nie jest ta czy inna wypowiedź Kaczyńskiego, Terleckiego czy kogo innego. Problemem jest nasze strukturalne podejście do przemocy. My wszyscy stosujemy język przemocy. Ja wiem, że jest duża pokusa, żeby powiedzieć, że to Kaczyński jest zły, czy Kukiz jest zły, czy ktokolwiek inny, kogo Państwo nie lubicie, ale my wszyscy jesteśmy źli. Pierwsza na tapecie sprawa Tomasza Lisa. I nie krzyczcie teraz na mnie na hasło, że wszyscy jesteśmy źli, bo tak jest. Nawet jak będziecie krzyczeć, to ja i tak nie zmienię zdania, ale już wyjaśniam, dlaczego tak jest. Od dawna walczę z tą polską manierą, że jak Kali ukraść krowę, to dobrze, jak Kalemu ukraść krowę, to źle. Jak ktoś po stronie PiSu mobbingowałby czy molestował ludzi, byłoby nawet domniemanie, że to robi, albo że coś ukradł, albo że jest jakimś aferzystą i bronią go koledzy, to natychmiast podnosimy, mówię, ta strona uważająca się za demokratyczną larum, że och, bronią go koledzy, co za chamstwo, co za upadek zasad, co za upadek norm. Jak po naszej stronie się pojawi ktoś podejrzewany, wcale nie do końca w sposób wyssany z palca jakieś brzydkie rzeczy, mówię o Tomaszu Lisie, no bo jeżeli jego firma zwalnia go z pracy, mówię o Newsweeku, jeżeli pozbywa się go Radio Tok FM, jeżeli uznany dziennikarz śledczy Szymon Matczak, co by nie mówić z dwoma grand pressami, przyznawanymi, uwaga, przez jury ze środowiska dziennikarskiego. Znane ze śledczych tekstów uderzających we wszystkie opcje. Ostatnio zakonnice z Jordanowa, czyli Kościół katolicki, ale też i w PiS, i w Platformę. Dziennikarz nagradzany, uważany za wiarygodnego, pisze tekst, że Tomasz Lis mobbingował, a może i molestował. No to do diabła. No to chyba należałoby się zatrzymać i przynajmniej rozważyć, czy jest coś na rzeczy, prawda? A tymczasem co widzimy po stronie demokratycznej? Nie no, bronienie w ciemno. Atak, natychmiastowy atak na ofiary. Jeszcze nie wiedzą, o co chodzi, jeszcze nie doczytali. Jeszcze nie wiadomo, czyja jest racja, czy warto bronić, czy nie warto. Ale oni już wiedzą. Oni już wiedzą, list jest niewinny. Mało tego, nie wystarczy powiedzieć, że list jest niewinny. Trzeba zaatakować domniemane ofiary. Co to za ofiary? Dlaczego nie mówią? Dlaczego się nie skarżą? Przecież wszystkie już powinny umyć włosy, ubrać seksowne ubrania i błyszczeć w świetle reflektorów niczym gwiazdy i opowiadać, jak były mobbingowane. Jeżeli nie, to znaczy, że sprawa jest kompletnie niewiarygodna. Pierwszy odruch zawsze zaatakować ofiarę. Tak w Polsce jest. Pierwszy odruch to jest zawsze zaatakować ofiarę. Zawsze. Naprawdę zawsze. Jak przyjdzie dziewczyna i powie, że ją zgwałcili, to nawet przyjaznej osobie, już nie mówiąc o nieprzyjaznych, zdarza się powiedzieć, a po co tędy szłaś? A po co miałaś taką mini? A po co tyle wypiłaś w takim miejscu? Zawsze atakujemy ofiarę. Notabene, jak facet został zaatakowany, zostałby zaatakowany wracając z baru na Pradze i ukradziono by mu drogi kaszmirowy płaszcz i jaktówkę, no to wtedy się nie mówi. A po co chodziłeś w takim drogim płaszczu do baru? A trzeba było tą aktówkę zostawić w domu, to byś nie prowokował złodziei. No, ale to jest już historia na inną opowieść, opowieść kulturową. Zawsze atakujemy ofiary. Bronimy w ciemno dręczycieli. Po prostu nie wiemy, co się wydarzyło, nie wiemy, dręczył czy nie dręczył, ale jeżeli
osoba oskarżana o dręczenie jest naszym ulubieńcem, jest kimś znanym, to po prostu bronimy w ciemno. Lubimy lisa, lubimy jego poglądy. Nie, no to na pewno nie zrobił nic złego. Tak, zaszczuliście Durczoka. No ja przypominam, że Kamil Durczok był alkoholikiem i raczej sam się zaszczuł. No nikt go nie zaszczuł, sorry. No dorosłemu facetowi nikt nie wlewał za kołnierz. Nawet znając mechanizmu uzależnienia, wiem, że nadal za uzależnienie odpowiada osoba uzależniona, a nie wszyscy dookoła, którzy jej ten nauk wytykają bądź nie pochwalają go, bo naprawdę nie macie obowiązku pochwalać cudzych nałogów, ani nie macie obowiązku się starać, żeby ktoś, kto się żenująco zachowuje, czuł się lepiej ze swoim żenującym zachowaniem. Może to będzie dla Was news, ale nie, nie ma takiego obowiązku. I w przypadku lisa też nie ma takiego obowiązku. Każda taka sprawa, krzyczymy, że biskupi bronią księży, że Kościół katolicki broni swoich, robimy to samo. Nie mówię o PiSie. Nie, my, ta niby antypisowska, prodemokratyczna strona, my robimy to samo. Niczym się nie różni bronienie jakiegoś agenta esbeckiego przez Sasina bronieniem lisa przez jego zwolenników, od bronienia lisa przez jego zwolenników. I w tym wypadku mechanizm jest jeden. Bronimy naszego kolesia. Nie bronimy go merytorycznymi argumentami, bronimy go, bo jest nasz. No, po prostu wypowiedź Rzekowskiego, ja Rzekowskiemu się przyglądam od dawna i chyba kiedyś zrobię felieton, co myślę o Jacku Rzekowskim, ale myślę też, że może nie warto robić felietonu o jednym Jacku Rzekowskim, bo Jacek Rzekowski symbolizuje pewne zjawisko kulturowe, uważam, w Polsce. I to, co już napisał Jacek Rzekowski, że no lis wiadomo, że postępował źle, ale są gorsi, może i słusznie go zwolnili, ale taki zdolny człowiek, naprawdę to jest tak, jakbyśmy się nigdy nie nauczyli podstaw psychologii. Naprawdę w XXI wieku, gdzie tyle się, proszę Państwa, mówi o mechanizmie bycia ofiarą przemocy, mobbingu. Sam Newsweek pisał na ten temat wiele tekstów. Mówienie, dlaczego ofiary się nie ujawniają i bronienie kogoś, no jakby nie było wiadomo, że dlatego, że się wstydzą. Dlatego, że wiedzą, że jak się ujawnią, to do końca życia będą już tylko ofiarami przemocy. Wiedzą, że lis ma fanów, że będą natychmiast atakowane, że znajdą się w oku cyklonu, że znajdą się na świeczniku, gdzie będą lżone i oczywiście obwiniane, bo obstawiam, że większość z nich to kobiety, a w Polsce jest zwyczaj, to się nazywa z angielskiego, zawstydzanie suki. Czyli kobiety, które mówią, że doznały przemocy, zwłaszcza seksualnej, ale mobbingu ze strony mężczyzn, natychmiast się zawstydza. Robi się z niej jakieś suki, które się powinny wstydzić, że w ogóle się znalazły w tym czasie i w tym miejscu. Oczywiście jest też beznadziejny jakiś kult i przekonanie, że zdolna osoba, która ma jakiś talent, no to wolno jej więcej, co oczywiście jest nieprawdą, bo to, że masz jakiś talent, nie oznacza, że możesz traktować ludzi jak śmieci i tego typu argumenty świadczą tylko o ludziach je wygłaszających. I to, co mówi Rzekowski, że inni robili gorzej, to jest po prostu żenada. A chciałam Wam powiedzieć, że ta trzutka tak zwana piątkowa w TOK FM to była po prostu arcyżenada. To było rechoczące stado facetów, naprawdę dziadersów. I jak nie jestem fanką wyzwisk, tak nie uważam tego za wyzwisko. Dziaders zresztą nie tyczy wieku ani płci, tylko to jest opis dla przypomnienia pewnej postawy wobec praw człowieka, wobec praw kobiet, wobec poszanowania autonomicznych praw każdej jednostki, a zwłaszcza kobiet, bo tak się składa, że w naszej kulturze i w naszym kraju prawa kobiet są dużo częściej łamane niż prawa mężczyzn, w tym akurat obszarze ciała, seksualności i tak dalej. I w pracy także. Ale już pominąwszy to wszystko, sama agresja, sam fakt takiej niebywałej, zażartej agresji, natychmiast uderzenia personalne. Nie wystarczy powiedzieć, moim zdaniem lis jest niewinny. Nie. Od razu zaczyna się jechanie ad personam, bo ty jesteś taka, bo ty chcesz coś tam osiągnąć, obwiniając lisa. No i oczywiście argument ad pisum, który naprawdę już na mnie nie działa, nie wiem jak na was, czyli nie można ukarać nikogo, kto nie jest z PiS-u, no bo PiS ma afery. Nie, w ogóle nie mówmy o tym, że ktoś kogoś mobbingował po stronie niepisowskiej, no bo przecież PiS ma afery. No naprawdę, serio? Więc mam informację dla tych, którzy tak myślą.
PiS wam nie stworzy państwa prawa. Jeżeli jak niesiecie to szumnie na sztandarach i często o tym mówicie, chcecie mieć państwo, drodzy, państwo prawa, to musicie sami je sobie stworzyć. A jak się stwarza samemu państwo prawa? Szanując prawo. Samemu postępując w sposób godny z prawem. A jak się stwarza kulturę kultury? A jak się stwarza kulturę organizacji i kulturę społeczną? Ano samemu przestrzegając zasad kultury. Niebywałe, że po prostu muszę to mówić. Niebywałe, że teraz, w XXI wieku, powtórzę to dla efektu, trzeba przypominać podstawy działania psychologii. Trzeba przypominać podstawy tworzenia i pozostawania w cieniu i strachu i lęku ofiar. Trzeba przypominać, że fakt, że jesteś dziennikarką, czy dziennikarzem, czy pracownikiem mediów i sam ujawniasz cudze afery, nie znaczy, że będziesz miał odwagę w ujawnianiu swojej gehenny i że nie będziesz bał się być ofiarą, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Dotyka cię, dotyczy cię, zachowujesz się inaczej, wpadasz w współzależnienie, wpadasz w syndromy sztokholmskie, jesteś zastraszany, boisz się o robotę, o kredyt, masz rodzinę w domu, żonę czy męża niepracującego, ludzie. Naprawdę, jeżeli wyglądam na zniecierpliwioną, to pewnie dlatego, że jestem zniecierpliwiona, bo już naprawdę tłumaczenie podstaw mi się nudzi trochę. Nie jestem zła na was, którzy tu teraz mnie oglądacie, ale jestem po prostu wściekła na ludzi, którzy krytykują PiS za to, co robią sami. Ja już o tym mówiłam kiedyś przy okazji argumentum ad biologiam i ad menopauzą w przypadku kobiet, które objawiają się w ten sposób, że krzyczymy o prawach kobiet, o tym, żeby nie oceniać kobiet po wyglądzie i po biologii, po czym jedziemy Krystynie Pawłowicz menopauzą, tak? I mówimy, Janda kiedyś tak powiedziała, Krystyna Pawłowicz ma menopauzę. No nie, no nie. Jeżeli uważamy, że nie jedzie się w przestrzeni publicznej, nie atakuje się kobiet argumentami biologii czy menopauzy, to nie atakuje się tak samo Krystyny Jandy jak Krystyny Pawłowicz. I fakt, że to mówię, nie jest obroną Krystyny Pawłowicz, co próbowano mi, czy Paulinie Młynarskiej, czy paru innym osobom, które to swego czasu mówiły, wmawiać. Cholera, po prostu zasady muszą być równe dla wszystkich, zrozumcie to. Jak mówił Gandhi, bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Dla mnie to nie jest slogan. Ja naprawdę w to wierzę. Może nie wierzycie, ale ja w to wierzę. Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. To nie jest łatwe, przeciwnie, to jest cholernie trudne. Cholernie trudne. Bo dookoła wrogowie, bo dookoła ludzie, którzy cię mają gdzieś, bo dookoła ludzie, którzy są niesprawiedliwi, manipulatorscy, kłótliwi, chamscy, nie przestrzegają reguł i nie przestrzegają zasad. Ale nie masz na to wpływu. Masz wpływ na to, jaką ty jesteś osobą i jak ty przestrzegasz zasad. Więc przestrzegaj zasad do cholery. Wszędzie, w życiu, w internecie. Jak słyszysz o mobbingu, to przyjrzyj się sprawie. Nie atakuj od razu ludzi, którzy o tym mówią i piszą. Jak nie atakujesz kobiet ich biologią, to nie atakuj Jandy, ale nie atakuj też Krystyny Pawłowicz czy Beaty Szydło. Jak głosisz szczytne tezy, że strajk kobiet, że wygląd kobiety nie jest wyznacznikiem jej wartości, to nie mów pogardliwie, że gruba i obrzydliwa jest ta Beata Szydło. Jak mówisz, że PiS broni swoich kolesi, to nie broń swoich kolesi. Nie masz wpływu na PiS, ale masz wpływ na siebie. Możesz narzekać, że PiS nie trzyma standardów, ale nie masz na to wpływu. Masz wpływ na to, czy ty trzymasz standardy. Cholera, trzymajcie standardy, ludzie. Jak ganicie innych za używanie wulgarnego języka, no to sami go nie używajcie. Jak mówicie, że Terlecki używa argumentów ad personam, to nie mówcie, że Kukiz to szmata. No sorry, no nie. Można wszystko powiedzieć na wiele różnych sposobów. Można być ostrym i wyrazistym, i nawet kontrowersyjnym. I ja sama taka jestem i uwielbiam takie debaty, które mają pasję, pazur, drive'a, wiecie, błysk w oku, jaj, takie tutaj w imię słusznych idei, nawet bitwa. Temperament, niech się iskry sypią, to jest show, to jest widowisko, o to chodzi w debacie publicznej. Ale niech się iskry sypią merytorycznie, niech w tym będzie mądrość, niech w tym będzie błysk intelektu, niech w tym będzie argument i merytoryka. Nieważne, co robi druga strona, nie lżyjcie ludzi, nie wyzywajcie ich, nie obśmiewajcie, nie bądźcie przemocowi. Bo to wszystko jest przemoc werbalna.
granice waszego języka, i tu się z Wittgensteinem zgadzam, to jest bardzo głęboka prawda, pokazują, wyznaczają granice waszego świata. Jak wyzywacie ludzi, to jesteście tacy jak PiS, który wyzywa ludzi. No, który wyzywa ludzi? I na koniec. Liberski bodajże napisał o Jadczaku, że to jest atak na Lisa. Liberski, to jest język PiSu. Przecież to PiS, jak jest artykuł prasowy, czy jakiś program opisujący nadużycia PiSu, to PiS wychodzi i mówi, to atak. Artykuł dziennikarski nie jest do cholery atakiem. Dziennikarze nigdzie na świecie nie opisują tylko spraw badanych przez sąd. Przecież to jakiś absurd. Łowców skór byście nie mieli afery, gdyby dziennikarze opisywali sprawy zbadane przez sąd. Filmu Sekielskich, tylko nie mów nikomu byście nie mieli, nic byście nie mieli, gdyby media były pasami transmisyjnymi spraw opisywanych przez sąd. Po prostu ja nie dotknęłam nawet czubka góry lodowej absurdalnych argumentów. To, od czego zaczęłam. Wszyscy jesteśmy chorzy, naprawdę jesteśmy chorzy. Nasze rozumowanie jest tak głęboko nieprawidłowe, tak w tylu przejawach stosujemy przemoc, jesteśmy na nią tolerancyjni i nawet przestaliśmy to widzieć, że jestem tym przerażona i powoli zaczynam myśleć, że tego się nie odkręci. Te demony po prostu w nas były i wylazły. Ale wiem jedno, bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Nie pouczaj innych, że mają być przyzwoici, czy mają nie bronić kolegów. Sam bądź przyzwoity i nie broń kolegów. Nie pouczaj innych, że mają nie wyzywać innych. Sam przestań wyzywać innych. Sama przestań wyzywać innych. Proszę Państwa, to co widzicie z tyłu, to jest piękne wzgórze. Tam niżej jest piękne morze. Ponieważ jestem w Chorwacji, ci, którzy śledzą moje media społecznościowe, wiedzą, że Chorwacja powoli staje się moim naprawdę drugim domem. Ja kocham ten kraj, kocham tą przyrodę, kocham tu tak wiele rzeczy, że zrobię o tym oddzielny film, pokażę Wam ładne obrazki z Chorwacji. Bądźcie zmianą, którą chcecie widzieć w świecie. A jak nie chcecie, to nie bądźcie tą zmianą, ale wtedy nie narzekajcie na chamstwo innych. Miłego wieczoru.